Dobra, ryż będzie z tyłu, sól też, bo do soli oni muszą biec. Oni do soli, ja tutaj ogólnie, w tym rogu potem, zrobię taki labirynt, jak w małpkach. Że będzie się tak szło, tak, tak, tak. I na samym końcu będzie sól za 70 centów. I każdy biedak, co się dowiedział, że u mnie jest taniej, będzie musiał przejść przez labirynt produktów. Nawdycha się tego wszystkiego, co tutaj rozpylę i coś kupi. A na wszystkim mam 300% marży, tylko nie na soli. Wszystko się w dupę składa w jedną piękną całość. Kurde, wszyscy kartą, to mi się bardzo podoba. Pieprzony w dupę. Będziesz to nosił. Nie wyjdziesz o własnych siłach. Na sam koniec, rozumiesz to? Na sam koniec przyszedłeś. Jest już zamknięte. Sklep jest zamknięty już. I ty przynosisz 50... Nie, ile ty? 100 dolarów przyniosłeś. Śmierdzielu pieprzony. Samą sól mogłeś kupić. Szczochu. Spartiatik! Kolega mnie zapytał, jak to jest gadać do monitora, co mu odpowiedzieć. A kolegę też wymyśliłeś? W sensie... Poczekaj, poczekaj, wybacz mi. Przepraszam cię, no. Dzisiaj mnie nosi, no, przez ten Lombard. 1670 mamy dolków. Ej, chyba za głośno. O, tak. Może być, czy nadal za głośno? Chyba git. Dobra. A więc tak. Ceny tylko zerknijmy i zaraz otworzymy. Bo nie pamiętam, co zdrożało, co staniało. Ale chyba tu powinno być, co staniało i zdrożało, nie? Co ja zwariowałem, Quinto? Dzięki, Adamit. Adam? Adamantis. Dzięki za 7 lat. Dzięki. Ile mąki zamówiłeś? Czekaj. Nie wiem. Dobra, nieważne. Ty, znaczy się, no tak, no ale to jest sklep dla piekarzy. Poczekaj, co staniało? Woda zdrożała, mleko zdrożało, sól zdrożała. A co staniało? Nic. Nic. Soli więcej? No jest full. Sól generalnie to jest wabik. Pamiętasz mój plan? Czekaj. Ile ta sól kosztowała? Tyle? Nie. Czekaj. Tak mi... Nie pamiętam. Chyba tak miało być. Wczoraj w to grałem. Miałem amnezję? Czy jak to się nazywa, bo zapomniałem. Wyjmę to. Chleb? No dużo chleba jest. Woda. O kurde, jak woda zdrużała. 3,15 daję. 3,20. Mleko też zdrużało. Czwórka. Ty, my wody nie mamy. Oni całą wykupią. Dobra, weźmy dwa te. A jajka jeszcze zdrożały. 4,20 za jajeczko. Suba mam w dupę kupić, żebyś się przywitał. Tak, tak. Czekaj. Dobra. Witam sernik, znaczy się Serina. Napisałem, zwariowałeś, a nie zamówiłeś. Jak zwariowałem? Dobra, zobaczmy, co trzeba zamówić. Płatki. Płatki, cukier, olej, woda, mąka. Ale ta druga.
Co jeszcze mówiłam? Dobra. Ale towarów. Ser. W ogóle sera nie mamy. Chyba za mało go zamówiłem. Co to jest? Też ser. Wyłóżmy. Towar leży jak w Biedronce, więc wszystko fajnie, familijna atmosfera i tak dalej. Nie, 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 nie dodawaj tych grzybów. Ej! Woda? Ej, na wodzie chyba... Nie wiem, za mała przebitka, czy dobra? Nie, dobra. Duża jest. Kurde ty. Strasznie już duży ten sklep. Jest czy nie? Oceni ktoś wielkość na priv, w sensie sklepu? Nieważne. Czekaj, odłożę tu. Woda. O, to! To jest... też mąka. Tak, dobra, to luj z tym. O, oliwa. I olej, właśnie! Dotarł ten olej? Gdzie olej? Jest! To jest ten z Kauflandu. Taki obrazek ma. Ty, ale mąka się kończy. Widzisz, tu dwóch nie ma. Zamówić? Ej, oni będą mogli podejść tu? Kupiłbyś w takim sklepie, że wszystko rozpieprzone i tak dalej, ale złoty grosza taniej. Grosza. Ta, no to git. Biedronka, no ta no. O kurde, ryżu nie... No niby jest. Ej, ryżu bym domówił, bo się chyba skończy. Ile ten ryż? $100 ryż? Z czego jest ten ryż? Strasznie drogi ten ryż. Ja otworzyłem ten sklep, tak? Gdzie ludzie? Jest trochę śmieci, ale no to za problem. Jest taniej, znaczy drożej, ale sól jest tania. Witam, witam. Zapraszam do sklepu. O! Pierwszy klient. Chlebek wleciał. Czekaj. 3,90. Proszę. Zaraz się ogarnie, nie? Wszystko. O kurde, cukru chyba nie zamówiłem. Skończy się. Mało go jest. Chłop 3 kilo cukru właśnie kupił. 6,20. Trzeba zamówić cukier. Ty, ile klientów! Ej, ja pierdziele, ile oni wykupują? Co się, wojna szykuje? Ty, jaki sklep się popularny stał. Pandemia? No ale ja nie mam papieru. Chyba, że ryże będą dupę wycie... w sensie... Witam, witam. Sama mąka, dobrze. Dobra, ja zamówię cukier. Gdzie był cukier? Gdzieś na górze. Weźmy 4.
Kurde. O. Witam, witam. Zapraszam. Wieczorne? Dobrze. Proszę, kartą. Zobacz ile cukru. Ty, ja nie wiem czy cukru nie, u mnie nie jest tak. Ty, ja mam chyba cukier za tanio. Nie, dobra cena jest. Ale tak idzie ten cukier. Co to się tłusty czwartek zbliża chyba. Który dzisiaj jest? Kupują cukier jak popieprzeni. Podejdą tu? Nie. Kurde. Może być. Olej. 90. 80. Proszę. Co? A, kartą. Masz. Won. Dziadek, nie dźwigaj tyle, bo ci plecy pękną. Nie pękną, nie pękną. O, widzę, że sól po taniości. Czaj, czym ona płaciła? Gotową, tak? Ja mam plecy do tyry. Nie pękną mi plecki. Susu ma potencjalnie susy składnik. Cukier, susi składnik ma jaki? Jakieś dodatkowe nadzienie, a ty co? O kurde, gdzie to było? Poczekasz chwilę, widzisz, że wyjmuje towar, no śpieszy ci się? Proszę. Serek. Ile chłopie masz? Czokapiki i ciurna. 26,75. Ty, ja mu za dużo dałem? Chyba nie. Czekaj, co to jest to w słoiku? Czekaj, czego brakuje? Wszystko jest? Oni chyba mi powiedzą, jak czegoś się będzie. Klienci, nie? Chyba sklep trzeba powiększyć, wiecie? Bo cios no tu już. Sera nie ma? Jest. Proszę, proszę. Makaron? Racja. O kurde. Piś! Co tu jest? Sushi. Kurde. Zara. Już. Tylko równo przynosić. Bo nie będę wydawał nic. 3. Kurde. Jezus Mario. Nocne zakupki duże. Bardzo dobrze. Ty, 2K chyba dzisiaj dobijemy. Jezu, ile soli, ty! Czekaj. 4 kilo soli chłop kupił, bo jest taniej. 4 kilo soli. Masz grosza. 4 kilo soli zakupił kolega. Witam, witam. 3 kilo soli. Kupują tą sól jak popije wszeni. Taktyka na ściągnięcie na tanią sól oddaje. Samo masełko, co? Do czego służy? O ja pierdziele, wykupili wszystko. A ja nie mam. Trzeba będzie zamówić. 4,60. Złoty. 64. Dobra, prawie 2 koła. Nice. Czekaj, jednak szybko wypakujmy coś tam.
O, jeszcze ktoś przyszedł. Ten makaron, jak wykupili. Przed chwilą go wyjmowałem, już wykupili wszystko, co wyłożyłem. Ty, oni przychodzą po zamknięciu. Normalne to jest? Za rano, zamknięte już, nie śpiesz się. Sam musisz zamknąć? A niech przychodzą. Co tu jest? Tą mąkę też prawie całą wykupili. A woda? Dobrze szła woda? Ej, woda słabo szła, ceny nawet nie podniosłem. Zdrożała i tak idzie. Słabiutko. A tu jeszcze jest, chciałem to wypieprzyć. Czekaj, bo ja muszę. Kurde. Muszę to jakoś wszystko. Kurde, już tyle tej soli otworzyłem. Co to jest? Spaghetti. A, też się skończyło, widz. Co tu jest to? Też woda. Ja pierdzielę, ile tej wody. Olej. Olej można wpieprzyć na półeczkę. Też cały poszedł. Bo z 3 kartony oleju dzisiaj poszło. Co to jest? Oliwa. Oliwa jest full. Masełko orzechowe, tylko. Znaczy się tego. No tak. Dobra, koniec. 36 osób. 320 na czyściutko. Ładnie. Tańsze mleko, czokapiki staniały, niedobrze. W dupę, ja nie obniżam ceny, w dupie to mam. Ja nie obniżam ceny czokapików. Skupię wszystkie z rynku, a potem wpieprzę za 100 dolarów, w dupie to mam. Ja się nie będę bawił w jakieś te zabawy. Właśnie kupię nowe rzeczy, czekaj. Co tu się bierze? Gdzie to się brało? Nie to. Tu? Licencja. O, tu powiększenie sklepu. Powiększenie sklepu. A tu jest ten? Żebym kupił magazyn? Ale czekaj. Powiększymy sklep. Ty, tanio. Kliknę. O! O kurde. Dobra. Ładnie. Sklep większy. To mi się bardzo podoba. Ty, lodówki dałoby radę obok siebie? No, powiedzmy. Powiedzmy, że są obok siebie. Kur. Dobra, może być. Ty, no to co, jedna półeczka wlatuje teraz? Ty, ale też półki mogę tak ustawiać, nie? I oni będą mogli podejść. Nie? A zamówię na test szafkę. Gdzie ta szafka była? Tu. Tom. 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 Wziąłem to masło orzechowe? Dobra, czekaj. Dałbym ją. Tu jest wejście, a oni będą mogli tam wejść? Dam tak, o. Dadzą radę. Chyba, że drugą stroną. Nie, bo ja... Ale nie będę widział, co zabrakło. Będę musiał biegać po sklepie. Luj, damy radę. No przepchną się jakoś tam. Tych, co się nie zmieszczą, to nie będę obsługiwał. Pieprzyć ich. I tak już się potrzebują jedzenia.
Nieważne. Kurde ty, zaczarowane mleko. Dobra, co tu jest? Co jest? Ile ja mleka zamówiłem? Co to jest? Masełko. Mlekosz? Ten, co mam o nim śpiewał? Czekaj, ty. Znowu mleko. Co to jest? Ser. Ej, ser prawie cały zszedł. Co to jest? Ryż. Ej, bo ja muszę wypakować te śmieci, co tu mam. Tylko daleko od siebie będą. Dobra, przełoży się potem, nie? Ryż. Dobra, ryż będzie z tyłu, sól też, bo do soli oni muszą biec. Oni do soli, ja tutaj ogólnie, w tym rogu potem, zrobię taki labirynt jak w małpkach, że będzie się tak szło, tak, tak, tak. I na samym końcu będzie sól za 70 centów. I każdy biedak, co się dowiedział, że u mnie jest taniej, będzie musiał przejść przez labirynt produktów. Nawdycha się tego wszystkiego, co tutaj rozpylę. I coś kupi, a na wszystkim mam 300% marży, tylko nie na soli. Wszystko się w dupę składa w jedną piękną całość. To mi się bardzo podoba. Co to jest? Płatki. Nie obniżam cen płatków. Nie obniżam cen płatków. Nie interesuje mnie ni wszystko, nic w sensie. Puść. Puść. No ta herbata też rozpieprzona po całym sklepie i kawa. Luj z tym. Dobra, nowe rzeczy. Co to jest? Herbata. Ja pierdzielę. Zabierz to. Ty masło wpieprzyć jeszcze na półkę? Dobra. Tu będą dwie te masła. Stamtąd jak zniknie, to wypieprzę po prostu. Taki mam plan. Tu będzie oliwa, dwie te. Co, dobra, coś się wymyśli. I tak zaraz licencję kupię. Kawa zejdzie, nie? Dobra, otwieramy. Ciekawe, że niektórych klientów nazywasz małpami? No tak. Są oczywiste, których. W sensie tych niesfornych, co się źle zachowują. Będzie nosił Kingdom Rush'a, tak, ale on wychodzi w lipcu chyba. Witam cię, polski talon. Czekaj. Ryż. Ej, mąka się kończy w dupę. Na mące mam dobry utarg. Witam, witam. Ej, coś zdrożało. Miałem cenę zobaczyć. Nie jajka. Nie to. Co wy tak kupujecie? Spokój. O kurde. Cukier. Dzięki Gunter za 18 lat. Siema dziadek, czy pokażesz stopy do kamery, bo zacząłem myśleć, że nie ma sztuk i jeździsz na wózku? Tak jest. Dzięki. Czekaj. Sól. Ej, mąki nie ma! Zara, czekać tam. Czekaj, w tym swetrze się upieczesz. Stój tu. Już, idę, idę. Witam, witam. Wypieprzaj. Ej, chleba nie zamówiłem. Ile go mamy?
O ja pierdziele. Gdzie jest chleb? Ścigam się z nim. Kurde, kto tu półkę dał? Jestem, jestem. Witam, witam. Kurde, trzeba zapieprzeć tej robocie. Ja pierdziele, ile ty kupujesz? Cały towar wykupisz, samolubię. Bardzo dobrze, luź się lubię. Dwie tylko herbatki, dobrze. Karta, bardzo mądrze. Proszę. Ale kupują jak popieprzeni ci ludzie. Czym ty płacisz? Chleb. Chleb nie jest za tanio? Nie. Czekaj. Dzięki. Jaki był sub? Kurde, ktoś suba dał. Dzięki za suba. O kurde, oliwę wykupili. Chleb musi być z tyłu sklepu. Dzięki, dzięki Serina za subka. Dziękuję ci bardzo, wybacz. Dzięki, dzięki. 3 45. Brak kawy? Jest, ale mało. Witam, witam. Masz tu dychę. Won. Zapraszam ciebie. Ciebie to. Czekaj. Zapraszam, zapraszam. Dwie oliwy, lekko sushi. 3 kilo soli, a na co ci tyle soli? Ciki, 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 ciki. A chciałbyś u mnie robić za 2 zł na godzinę? Płacę gotówą. Po każdym dniu zmiany z bomby daję ci wypłatę. Dnióweczki lecą codziennie. Codziennie dniówka do ręki. Dosłownie codziennie. Nie ma dnia, że wyjdziesz ode mnie bez pieniędzy. Gotowa. Zaokrąglam też w górę. Jeżeli na przykład byłoby tak, że na przykład 20 zł i 95 groszy, nie? Dałbym ci wtedy 20 zł, no. Tak jak mówię, zaokrąglam. Czekaj. Gdzie ten ryż miałem dać? Dam go z przodu. Co to w dupę jest? To. To też miało być z przodu? Nie, to miało być. Co to jest? Zara! Sześć, proszę. Dobrze, kartą. To musisz mi płacić, żeby pracować. Wtedy jesteśmy ugadani. Czego nie ma? Oliwy? Rzeczywiście. Ja pierdzielę, całą oliwę brudasy wykupiły. Co oni to piją? Zapraszam! O, już chciałem ci w mordę napluć. Zapraszam, zapraszam. Co tu tak ciemno jak w dupie? Ty, ktoś mi żarówkę ukradł? Wiedziałem, żeby nie wpuszczać tu tych... Zmieńmy ten temat.
Zapraszam, zapraszam, bo zaraz zamykamy. Ruszać szmaty. 3.20. Proszę bardzo. Chwila. Złoty 60. Proszę, nie ma sera? Kurde. Rzeczywiście. To się pieprz. Co ty kupujesz? Ryżyk. Nie! Zara! Już i tak zamknięte. Poczekasz. Zamiast tam. Czekaj, 19.45. Dobra, jeszcze jakiś szlaja po sklepie, to wyłożymy wodę. Idę, idę. Dużo kupił, dobra, może być. 30, 31, 67. Dobra, piękny dzień, jak na to, że powiększyliśmy sklep, kupiliśmy półkę i opłaciliśmy rachunki. Ten chleb jak schodzi, jak popieprzony, o co tu chodzi? Co jest? Ej, makaron się kończy, co to jest? Co to jest? Co to jest? Dobra, zamykamy. Ty, my prawie na zero wyszliśmy. Mimo tak gigantycznych inwestycji dzisiaj. Piękny dzień. Zapomniałeś dodać, że też można złapać HIFA w dupę w pakiecie. Jutro ci cegłami wybije szyby w sklepie. W sensie w tym, nie zrobię tego jak coś. Nie zrobię, poniosło mnie jak coś. Ale gdyby się to stało, to zapraszam do mnie, bo u mnie są szyby. Czekaj, co ja miałem zamówić? Monka, kawa. Co staniało, bo nie patrzyłem? Płatki znowu staniały. Nie no, żartuję oczywiście. Zdrowa jest konkurencja. Konkurencja jest zdrowa jak coś, tak? Dlatego oczywiście zapraszam do Quinto zobaczyć, jak tam jest drogo i że nie warto tam chodzić. Tylko u mnie. Dobre ceny, dobra jakość. Nigdzie indziej nie chodźcie. Wywęszę zapach, gdzie byłeś i cię potem nie wpuszczę do siebie. Zobaczysz. Co ty myślisz? Każdy grosz w tym biznesie ma swoje miejsce. Czekaj. Co to jest? Kawa. Herbaty za dużo wpieprzyłem na te półki. Chlebek. Mąka. Tej mąki za mało, nie? Dobrze mówię? A ty co? Się nie interesuj tyle. Się znalazł, pieprzony w dupę, dozorca. Jeszcze raz się tu pokażesz. Cześć. 60. W moim sklepie już nic nie kupisz. Nie macie. Dzięki Indianin za 14 lat. Cena oliwy? O kurde, rzeczywiście. 6, 10, 11 się wpisało, od niech będzie.
Dobra. Dobra. Sera nie ma. O kurde, sera nie ma. Ja pierdzielę, ile śmieci leży. Dobra. Jeden. A jajka? Gdzie jajka? No tak, ale chociaż jest drogo. Czekaj, muszę wyłożyć resztę. Ej, tam jeszcze by weszło. Dobra, pieprzyć. Jajka tak zdrożały, co się stało? Mleko tak staniało? Trzeba pilnować tych cen. Co tu stało? Mąka to mam. Tutaj to. Czokapiki coś tam zeszły. No tylko dwa opakowania. Nie, tu jeszcze jedno. Dobra, otwieramy. Zapraszam, zapraszam. Przydałoby się zatrudnić jakiegoś łebka, nie? Za posiłek ciepły. Czasem, żeby towar wykładał. Więcej nie dam. Kurde, szkoda, że już nie te czasy, że za darmo mógłby ten, nie? Aj. Ale by się wydajność poprawiło. Kurde. Pradziadek to miał dobrze. Dobra, kupuj ten ryżyk i zapraszam. Lebek widzę, dobrze, dobrze. 70 centów, proszę. O kurde. To jest to. Skończył się cały ten. Ja pierdzielę, mam tyle tego towaru, a nie mam tego, co trzeba. Co to w dupę jest? Jezus Maria. Dobra, czekaj, mam milion dolarów w towarze. Trzeba trochę sprzedać, bo zaraz wyjdę na minus. Serio, nie jest ci wstyd? Samą sól jeszcze co do grosza. Dupę, gnido. No tu jest spaghetti. O kurde, to jest to samo co to. To nie jest spaghetti. To są te świderki. Dzięki Lufen, Machen, za 16 lat. Jedzonko, streamek, jest gitara, pozdrawiam. Też pozdrawiam. Cienki. Masz szmato. Chyba jest mi siła w kieszeni. Witam, witam. Najlepiej to jak kartą płacą, bo to leci ładnie. Ten spaghetti makaron zamówię. Kurde, ale to by musieli kupić, bo nie mam gdzie tego wyłożyć. Jestem, witam. No jest już, wystarczyło się odwrócić. Księciuniu pieprzony. Proszę, proszę. Ty, bo ja tego towaru jakoś go nie kontroluję. Przydałby się kogoś zatrudnić, mówię ci. Ja już nie wiem, co się w tym sklepie dzieje, tyle towaru zamawiam. Zobacz, tam tyle leży, tu tyle leży.
Ja pierdzielę. Zamówiłem tego sierwa tyle i nie wiem, co się dzieje w sklepie. Co ty piszesz, Babo Cox? Jezus Maria, ile tu waru? Co, u mnie jest tak tanio? Dwa chleby, o, w garniturku chodzi. A jest bezdomny, pfu na ciebie. Zapraszam, zapraszam. Ryż, ser, dobrze. 27,40. Sama sól, jeszcze co do grosza. Karton! 70! Ty w dupę, co ty? 3 kilo soli, mleko, chleb. Jak ty się odżywiasz? Masz. A za czasów, kiedy my was karmiliśmy. Znaczy, zmieńmy temat. Dobra. 35,70. Ten też przyszedł, dziadek samą sól kupuje, no. 58. Proszę. Kurde. Zaraz go oszukam na 100 dolarków. Dobra, czego brakuje? Co to jest? Mąkę. A tutaj co z przodu ja miałem? Kurde, tych śmieci mam tyle. Trzeba się opanować. Co tu stało? Ryż, albo ryż jest z przodu teraz. Wszystko git. 38,40. Zapalę światło syfiarzom. Nie wiem, tą oliwę mam chyba tanie, bo ciągle ktoś kupuje. Kupili całą górę i tutaj już połowę prawie. Ser też jak popiję przedni kupują. Co jest? Co jest, że oni tak ser kupują, ty? Witam, witam. Ten to ładne zakupy. Ale u mnie coś tanio się zrobiło. Kiedyś takie zakupy za 100 dolarów wciskałem. Klient był raz na godzinę, ale był. Czegoś tam brakowało. Czegoś tam brakowało. Zaraz kulkę dołożę do zakupów. W sensie tego. Niespodziankę w sensie. Kinder niespodziankę dołożę. To miałem na myśli. 24,19. Czekaj, co ja mam zamówić? Czego mi brakuje? Sól. Zara. Kinderkulka? 18,56. 30,75. 40,25. Kurde, wszyscy kartą, to mi się bardzo podoba. Pieprzony w dupę. Będziesz to nosił. Nie wyjdziesz o własnych siłach. Na sam koniec, rozumiesz to? Na sam koniec przyszedłeś. Jest już zamknięte. Sklep jest zamknięty już. I ty przynosisz 50... Nie, ile ty? 100 dolarów przyniosłeś. Śmierdzielu pieprzony. Samą sól mogłeś kupić. Szczochu. Będziesz to nosił. Zobaczysz. Chłop już przerażony. Co? Nie ma zwrotów. Skasowane to już kupione. Dałeś mi pieniądze. Wyjdziesz z tym.
Jezus Maria. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Co, cent też ma swoją wartość, tak? Jeszcze trochę. Jeszcze tylko troszeczkę. A ty tam się nie szczesz, śmieciu. Tylko odlicz teraz, jak masz czas. Bo też tak wyjdziesz. Zobaczysz. Jeszcze, 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 jeszcze. Zaraz do sąsiada zapuka. Na piętrze. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze, jeszcze. No. I tyle. Więcej nie dostaniesz. Spieprzaj. Kurde, wie, że mam zadutę? Śmierdziel. Nie chcę wyjść. Nie mam ochrony. Kurde, nie wygonię go. Dobra. Czekaj, brakuje ile? O kurde, bez przesady. No. Jeszcze wąty ma. Witam, witam. Co? Obsrany koleżka, nie bój się, nie bój. Normalnie przychodź na zakupy. Normalnie na zakupy zapraszam wszystkich. Co to jest w ogóle to? To jest to? Witam, witam. Gdzie jest sól? Była tak rozpieprzona sól po trochu. Już chyba cała poszła. Dobra. Herbatka. Olej by trzeba zamówić, oliwę. Kurde, mam tyle tego towaru wpieprzonego w chlebach, zamrożonego w mleku. Trzeba się tego pozbyć. Gdzie lipa, zara? Ale chociaż cały już towar z podłogi, można powiedzieć, że zszedł. Nie jest źle. Jakby senepi teraz wszedł, to już nie mają do czego się dopieprzyć, nie? Więc co mi się podoba. I tak bym ich nie posłuchał, ale... Wiesz... Pozory, tak? Ja tą sól to bym mógł tu postawić przy kasie i dokładać za darmo do zakupów. Wtedy bym tak bejtował ludzi. Wszystko bym dał za 100 dolarów, ale sól za darmo do zakupów. Byłoby piękne. Tylko 120 zarobione? Za 750 towary zamówiłem dzisiaj? Gdzie ten towar? Sam chleb. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę